Dzieci od blisko 2 miesięcy są w domach pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Szybko rząd prowadził również zakaz wychodzenia nieletnim, a później osobom poniżej 13. roku życia, na zewnątrz bez opieki dorosłego. Pojawiły się niespodziewane informacje o zniesieniu bardzo ważnego dla najmłodszych zakazu. Dzieci już niebawem będą mogły beztrosko spędzać czas poza domem. Dotychczas istniała jedynie możliwość zabawy na własnej posesji, jednak ostatnie doniesienia wskazują, że niedługo może dojść do diametralnej zmiany. Rodzice długo czekali na takie wieści, ale jak się okazuje, istnieje jeden warunek, by możliwe było zniesienie ważnego zakazu. Ministerstwo planuje zniesienie kolejnego zakazu, ale pod jednym warunkiem. Dzieci długo na to czekały z informacji przekazywanych przez portal Monej. PL wynika, że istnieje duża szansa, by według wcześniejszych planów odbyły się letnie kolonie oraz obozy dzieci. Decyzja zapadła dość niespodziewanie. Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji. Dziś odbyliśmy w tej sprawie spotkanie w MEN. Zakończyło się ono wspólnym stanowiskiem, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, informowało biuro prasowe MR, cytowane przez Monej. PL. Podobnego zdania, jak się okazuje, jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mimo to organizatorzy dziecięcej turystyki obawiają się, że ostateczna decyzja nie zapadnie, a oni zostaną bez pracy. Skąd te obawy? Wszystko przez wcześniejsze słowa Łukasza Szumowskiego, który przyznał, że nie wyobraża sobie zorganizowania wyjazdów dla dzieci. Wówczas wszystko się zatrzymało. Oznacza to, że zorganizowanie kolonii i obozów wymaga aprobaty ministra zdrowia. W innym przypadku najmłodsi będą zmuszeni pozostać w domach. W międzyczasie pojawił się pomysł o wydzieleniu 2-tygodniowych terminów, w których dzieci z poszczególnych regionów wyjeżdżałyby na wypoczynek. To spotkało się ze sporymi wątpliwościami Aliny Dybaś, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej, która przyznała, że jest to zwyczajnie niemożliwe. Wyjaśniła, że biura podróży sprzedają swoje oferty dla całego kraju. 2. Poza tym taki podział na terminy uderzyłby również w organizacje non-profit i uniemożliwił wyjazdy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych czy dotkniętych ubóstwem. Dla nich wypoczynek organizowany jest z dużym wyprzedzeniem, terminy rezerwowane z dużym wyprzedzeniem z powodów proceduralnych, informuje portal Momeny. PL, opierając się o twierdzenia Dybaś. Źródło, Monej.